To już wychowanek zielonogórskiego klubu, obecnie w barwach Włókniarza to psikiet Grzegorz Walasek. Już po próbie toru, jakie wrażenie, jaki jest ten tor? W nocy dość mocno padało, intensywnie, czy to ma jakiś wpływ? Nie, tor jest dobry, tak jak na Zieloną Górę. Wydaje mi się, że troszeczkę twardziej jest, takie jest moje pierwsze wrażenie, troszeczkę twardziej jak na tych turniejach, które startowałem, ale wydaje mi się, że na tą pogodę, jaka była, jaka jest, tor jest bardzo dobrze przygotowany. Sugerujesz, że przede wszystkim start będzie dziś decydować, czy obejrzą kibice troszeczkę mijanek na dystansie? Ja myślę, że tak. No, to są dobre drużyny, dwie dobre drużyny i wydaje mi się, że będzie ciekawe widowisko na pewno. Jak przekładasz swoje motocykle na te pierwsze wyścigi, już bogatsze o próbę toru? Oj, jeden jest dobrze, znaczy tak, tak jest moje odczucie. Z drugim wchodzimy troszeczkę w dół, zobaczymy, jaki będzie skutek. Kontuzja Sullivana mocno wprowadziła Was w smutek? Jest jakaś taka psychiczna, może bym tu powiedział, niemoc w związku z tym, że nie ma jednego z liderów? Może nie psychiczna, ale na pewno punktowa, bo jednak Ryan, na niego można było postawić punkty, które na pewno by zdobył. Także no, na pewno jest to troszeczkę osłabienie, ale w drużynie zielonogórskiej tak samo pech ich dosięgnął, bo Hamry tak samo miał wywrotkę, też w Szwecji i też dzisiaj nie startuje. Po ostatnim wygranym meczu u siebie za Patorem umocniliście się w przekonaniu, że możecie być tą najlepszą drużyną w tym sezonie. Czy w związku z tym apetyty jeszcze wzrosły? Jest jeszcze większa presja pracodawców wobec Waszych wyników? Ja myślę, że trzeba wygrywać. Mecz z Toruniem jeszcze o niczym nie przesądził. To, że wygraliśmy w Toruniu i z Toruniem u siebie, to jest może taki pierwszy kroczek. Myślę, że dwa punkty przewagi, którą jeżeli wygramy wszystko do końca, te dwa punkty, które będziemy mieli, to nie jest aż tak dużo, bo w playoffach może być odwrotnie i możemy te dwa mecze przegrać. Także wszystko jest już otwarte. W tym sezonie bardzo dobrze startujesz w Szwecji, nieźle jest w Polsce. Jakie masz wobec tego marzenia na dalszą część sezonu? Całość zdrowo. Całość zdrowo.